Witam serdecznie i zapraszam do wykonania niewielkiego serduszka z imieniem Ania, akurat z imieniem dziewczynki. Może ktoś wykorzysta. Ja mam szydełko 1 i 3, końcóweczkę, mam nadzieję, że wystarczy. O, maksimum przyjemności. Także korzystam dzisiaj z takiego kordonka i z takiego szydełka. Zaczynamy od nabrania 124 oczek łańcuszka i na początek będziemy wykonywać 41 krateczek. I na pierwszą kratkę robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i dorabiam sobie jeszcze oczywiście 6 słupków, ponieważ pamiętamy, że dwie pełne kratki to 7 słupków i muszę się teraz wkłuć w czwarty te oczko łańcuszka. O, czyli mam 2 słupki. Trzy. Pięć. Nie mogę się wkłuć, chyba za ścisłe oczka zrobiłam, ale to nic. O, teraz 6. No i 7. Ok, czyli początek już mam, dwie pełne krateczki. I następnie wykonujemy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krateczek pustych. Czyli nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam sobie na dole 2 oczka, a wkłuwam się w trzecie. Ok, pierwsze okienko puste za mną, jeszcze 7 przede mną, czyli raz. Oj, źle. Dwa. Trzy. Cztery. O, muszę odwinąć troszkę nitki. Pięć.
6, 7, no i 8. Ok, początek już za nami. Idziemy dalej. Teraz robimy jedno okienko pełne, czyli tu muszę sobie dorobić jeszcze 3 słupki, bo na jedno pełne wchodzą 4 słupki. Raz, dwa, trzy. I 4. Ok, idziemy dalej. Teraz 4 okienka puste. Czyli znowu pomijamy na dole po 2 oczka łańcuszka. Raz. Dwa. No i 4. Ok, idziemy dalej. Jedno okienko pełne, czyli znowu dorabiam sobie 3 słupki. Raz, dwa i 3. Następnie 2 okienka puste. Czyli raz i dwa. Jedno okienko pełne. Dwa puste. I teraz jedno okienko pełne. Dorabiamy 3 słupki. Ok. Idziemy dalej. Teraz znowu 2 okienka puste. Raz i dwa. Jedno okienko pełne, czyli dorabiam sobie 3 słupki do tego, który już mam. Raz. Dwa. I 3. Dobrze. Następnie znowu 2 okienka puste, czyli raz i dwa. I jeszcze jedno okienko pełne.
dwa puste i jedno pełne. I to jest ostatnie okienko pełne w tym rządku. Dalej już będą tylko krateczki puste plus dwie kratki pełne brzegowe. I tych pustych będziemy miały raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, no i osiem. No i zostało nam jeszcze do zrobienia dwie krateczki pełne brzegowe, czyli muszę mieć 7 słupków obok siebie na końcu. Ja już mam 3. Cztery. Pięć. Sześć. No to siódme jakoś nie chce mi się fajnie wbić. Ok, mam 7. Zostało tutaj kawałkiem, ale to nic nie szkodzi. Jeżeli ktoś robi ze mną pierwszy raz, to uprzedzam, że ja po prostu zawsze zaczynam robótkę siatkową w najszerszej części, aby po prostu uniknąć dobierania oczek. Później dowiązuję nitkę z drugiej strony. No i ten pierwszy rządek, omówmy sobie, jak to wyszło. Mamy dwie kratki pełne brzegowe, 8 pustych, jedna pełna, 4 puste, jedna pełna, dwie 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 puste, jedna pełna, 8 pustych i dwie pełne. Przerzucamy sobie na drugą stronę. I w tej samej szerokości teraz jesteśmy, czyli nie zmniejszam, nie powiększam i ponawiam sobie dwie pełne kratki brzegowe. Nabrałam 3 oczka na pierwszy słupek. I tutaj każdy z tych słupków sobie ponawiam. I teraz wykonuję 7 krateczek pustych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem. Następnie robię jedną krateczkę pełną, czyli na mostku umieszczam dwa słupki i oczywiście słupki brzegowe też muszę zahaczyć, tak? Czyli mam jedną pełną,
teraz jedna pusta i dwie pełne. Czyli znowu na mostku po dwa słupki. Zahaczam też o słupek, który jest z konstrukcji wzoru. O. Generalnie mam 7 słupków obok siebie. Tak to wygląda. Dalej dwie krateczki puste. Raz. Dwa. I teraz jedna kratka pełna. Jedna pusta i jedna pełna. Następnie jedna krateczka pusta i tutaj sobie ponawiam, czyli jedną pełną robię. Dwie krateczki puste i jedna pełna. Następnie jedna krateczka pusta, trzy kratki pełne. Dwie krateczki puste raz i dwa, no i trzy pełne. Ok, do końca już wykonuję tylko kratki puste, czyli będzie ich 7, jeśli się nie mylę, ale przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, no i oczywiście te dwie brzegowe też sobie ponawiam. I to już jest drugi rządek naszej ozdoby. Ja akurat to wykonuję dla mojej córeczki Ani do pokoiku. Ale jeżeli ktoś też może wykorzystać imię Ania, no to super. A jeśli nie, no to można sobie rozrysować imię po prostu na kartce zeszytu w kratkę i po prostu wykorzystać w tej części to, co się samemu stworzy. Mówię o napisie, o imię i o imieniu. I teraz sprawdźmy sobie od prawej strony. Dwie pełne brzegowe, 7 pustych, jedna pełna, jedna pusta, dwie pełne, dwie puste, pełna pusta, pełna pusta, pełna, dwie puste, pełna, jedna pusta, trzy pełne, dwie puste, trzy pełne i tutaj mam 7 pustych i dwie pełne brzegowe. O, tak to wygląda. I teraz, jeśli chodzi o kolejny rządek, to pokażę tylko, o co chodzi. Zmniejszamy sobie
już robótkę, muszę przeskoczyć oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Z czwartego słupka zaczynam, czyli trzy oczka do góry i tutaj po prostu wykonuję dwie krateczki pełne, czyli tą pierwszą ponawiam. O, i to pierwsze okienko też sobie muszę tutaj zabudować, czyli robię krateczkę pełną. I teraz o co chodzi? Dalej robimy cały czas kratki puste w całej tutaj, w całym rządku, czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wkuwam się w słupek, wykonuję słupek, biegnę cały czas pustymi okienkami aż do tego miejsca i tutaj robię dwie krateczki pełne brzegowe, trzy ostatnie słupki zostawiam nieprzerobione. A jeśli chodzi o taką sytuację, to tak wbijam, może o, dojdę do tego momentu i pokażę o co chodzi, bo być może ktoś dopiero zaczyna, jest początkujący, to może być dla niego problematyczne. No właśnie, i już dobrnęłam do pełnych kratek i teraz tak, nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, pomijam dwa słupki, a wkłuwam się w trzeci, wykonując słupek. I to jest ta zasada nad pełnymi kratkami. I teraz jeśli chodzi o kolejne rządki, jeszcze dwa rządki robię takie same, czyli jak dokończę ten rządek, to dwa kolejne rządki również mają być rządkami pustymi. No i proszę popatrzeć, ja zrobiłam już trzy te rządki, tak jak mówiłam, samych pustych krateczek. O! I teraz przechodzimy do kolejnego. Znowu sobie zmniejszamy o jedną krateczkę, czyli ja muszę się dostać na czwarty słupek tak naprawdę. O! Jestem na czwartym słupku, więc z niego startuję. Trzy oczka łańcuszka do góry na pierwszy słupek i tu sobie oczywiście dorabiam dwie pełne krateczki, czyli 7 słupków obok siebie. O! I tak jak poprzednio, rządek pustych krateczek, ale kończymy w tym miejscu, czyli przed tą ostatnią pustą krateczkę, przed tym pełnym motywem zapełniam, robię dwie pełne kratki, czyli trzy słupki muszą zostać nieprzerobione. I znowu robię dwa kolejne rządki pustych krateczek, tylko że, tak jak mówię, zmniejszone z prawej i z lewej o jedną krateczkę. Ja już mam wykonane 7 rządków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z tego względu, że trzy były w takiej szerokości, w takiej samej szerokości i po prostu same puste krateczki i następne dwa zmniejszone o jedną z prawej i z lewej, również po prostu same puste krateczki. I przechodzimy już do ósmego rządku. Tutaj się pojawi wzorek, ale niewielki. Początek ponawiamy, czyli to jest ta sama szerokość. Czyli na początku dajemy sobie dwie pełne kratki. Tej samej szerokości akurat. Następnie 12 krateczek pustych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,
11 i 12. Po tych 12, pustych, po tych 12 pustych robimy 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Po 2 słupki na mostku umieszczamy. Raz. Dwa. I 3. Mam już 3 pełne kratki. Następnie robię 3 puste. Raz. Dwa. 3 i znowu 3 pełne. To jest symetryczny wzór, przynajmniej w tym momencie, więc powinno się wszystko zgadzać. I z prawej i z lewej powinnyśmy mieć 12 pustych krateczek. Tu z prawej już zrobiłam i za chwilę, jak wykonam 3 pełne, będę robiła 12 krateczek pustych. O, ale popatrzmy, jak to wygląda. No i teraz powinno być 12 pustych. Zaraz zobaczymy, czy wszystko jest na pewno ok. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10, no i 11. 12, więc wszystko się zgadza. Ponawiamy sobie te 2 pełne kratki boczne. Ok, i mamy już 8 rządek za sobą. Tak się prezentuje, nic szczególnego. Nic trudnego w wykonaniu. I teraz znowu sobie zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej, więc ja przeskakuję tutaj po prostu na czwarty słupek. Z czwartego słupka startuję. O. Ok, i mam 2 pełne krateczki i za chwilkę dalsza część wzoru. Ja już mam 9 rządek wykonany i znowu zmniejszyłam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Zaczynamy od 2 krateczek pełnych, następnie robimy 2, 4, 6, 8, 10 krateczek pustych. Jedna pełna, 3 puste, jedna pełna, jedna pusta, jedna pełna, 3 puste, jedna pełna i znowu 10, 2, 4, 6, 8, 10 pustych i 2 pełne brzegowe. To była 9 już, a za chwilkę rządek numer 10, ale będzie w tej samej szerokości, więc nic nie zmniejszamy, ani też nie dorabiamy. No i ja już mam wykonany 10 rządek i tak w tej samej szerokości mamy 2 krateczki pełne i następnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krateczek pustych, 1 pełna, 5 pustych, 1 pełna, 5 pustych, 1 pełna, 9 pustych i 2 pełne brzegowe. Przy czym jeszcze jeden rządek będziemy wykonywały właśnie w tej samej szerokości i mogę już powiedzieć, że tutaj aż do tego momentu ponawiamy, czyli możemy sobie zacząć 2 krateczki pełne, 9 pustych i 1 pełną.
11 rządek już mam wykonany i mamy tak dwie krateczki pełne. Tutaj, tak jak mówiłam, mamy kontynuację i tu akurat wyszło 9 krateczek pustych. Jedna pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna. Czyli tak na przemian sobie działałam. 9 pustych i dwie pełne. I proszę zwrócić uwagę, że do tej pory robiłyśmy co 3 rządki w tej samej szerokości. Kolejny rządek również sobie zmniejszamy. Także przechodzimy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. O. I z czwartego słupka tutaj po prostu już wykonuję dwie pełne krateczki. Natomiast co chciałam powiedzieć, że teraz będziemy robiły po 2 rządki w tej samej szerokości, czyli częściej będziemy zmniejszać już naszą robótkę, więc początek jest taki i początek tak naprawdę to będzie kontynuacja, czyli tutaj zrobimy 8 pustych, jedno okienko pełne i później robimy sobie 3 puste i 2 pełne w tym miejscu. Ja już mam wykonany 12 rządek, tak jak mówiłam, zmniejszamy o jedną krateczkę z jednej i z drugiej strony, czyli tak naprawdę zostają nam po 3 słupki nieprzerobione. Następnie robimy dwie krateczki pełne, 8 kratek pustych, jedna pełna, 3 puste, dwie pełne, jedna pusta, dwie pełne, 3 puste, jedna pełna, 8 pustych i dwie pełne. 13 rządek w tej samej szerokości będziemy wykonywać, więc bez zmniejszania. 13 rządek wykonany. Bardzo prosty, bo tak naprawdę są tutaj tylko dwie pełne krateczki od środkowej części wzoru. Więc tak, mamy bez zmniejszania dwie pełne kratki, później mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pustych, jedna pełna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pustych, jedna pełna, 9 pustych i dwie pełne. Kolejny rządek będzie polegał na tej samej zasadzie, więc będziemy sobie znowu tutaj o jedną kratkę zmniejszać wzór, jak gdyby, czyli od środka dajemy z prawej i z lewej strony jedną krateczkę pełną. No i oczywiście zmniejszamy, bo tak jak mówiłam, teraz co 2 rządki będziemy zmniejszać, więc od razu sobie już tutaj przeskakujemy. O. Na ten ostatni słupek, z tego słupka zaczynamy. I tak jak mówiłam, po prostu dwie pełne krateczki na początek. Ok. No i teraz puste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jedna pełna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pustych. Jedna pełna. I znowu 8 pustych i dwie pełne.